Witajcie, przyjaciele. Niesamowita historia miłosna, o której zaraz się dowiecie. Patrząc w przyszłość, dziewczyny, czy byłybyście w stanie żyć z takim mężczyzną? Napiszcie o tym w komentarzach po obejrzeniu filmiku. Dziękuję i zaczynamy. Lena miała trudny i nie do pozazdroszczenia los. W szkole ukończyła tylko 2 klasy, rodzice dużo pili, nie zajmowali się nią. Lena została pozostawiona sama sobie. Jednak gdy tylko się zestarzała, znalazła sobie narzeczonego. Był kumplem jej rodziców, dużo pił, a potem wyżywał się na dziewczynie. Pewnego dnia po prostu uciekła od niego, żeby uciec. Jednak rodzice nie chcieli jej wpuścić do domu. Próbowali na wszelkie sposoby odesłać ją do narzeczonego. Lena została pozostawiona na ulicy bez pomocy i wsparcia. Ale sąsiedzi odpowiedzieli na jej błagania. Nie mogli pozostać obojętni i przygarnęli Lenę. Małżeństwo traktowało ją jak córkę. Władimir i Larisa mieszkali w sąsiedztwie i widzieli niesprawiedliwość, jaka spotykała Lenę. Para była ze sobą od wielu lat i miała dorosłych synów. Lena mieszkała u sąsiadów, pomagając w pracach wokół domu. Gdy Larisa zachorowała, przejęła wszystkie obowiązki domowe. Kobieta zrozumiała, że nie zostało jej wiele czasu, więc złożyła Lenie obietnicę, że nie zostawi męża samego. Dziewczyna dotrzymała słowa i szybko zorientowała się, że mężczyzna nie jest jej obojętny. Mimo ogromnej różnicy wieku, autentycznie go kochała. Chronił ją i chronił. Para pobrała się na przekór plotkom. We wsi wciąż wykrzykują niepochlebne słowa pod adresem Leni. Lena kocha jednak swojego męża i są razem od 8 lat. To wspaniała historia, przyjaciele. Co o tym sądzisz? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Kochani, wspierajcie kanał polubieniami i subskrypcjami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale, moi drodzy widzowie.